Ulica Szewska we Lwowie. Na początku XX wieku w kamienicy numer 12 mieściła się restauracja U Naftuły, czyli Naftalego Topfera. Lokal był ulubionym miejscem spotkań podróżników z akademickiego klubu turystycznego. Młodzi ludzie mieli zwyczaj kończyć tu swoje wędrówki. Klub zawiązali w kwietniu 1906 roku, porwani pomysłem doktora Mieczysława Orłowicza, absolwenta Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, organizatora wycieczek w Karpaty Wschodnie i Tatry. Jako dewizę klubu przyjęto hasło Poznaj swój kraj, jako najważniejsze zadanie przygotowanie przewodnika po Galicji, dostępnego dla wszystkich chcących zajmować się turystyką. Czytamy we wstępie. Miał być oparty nie na książkach, ale na naoczni i osobistych spostrzeżeniach autora. A przede wszystkim napisany w języku polskim. Orłowicz ubolewał, że mapy i bedekery po tej części Europy, nawet jeśli opracowane przez Polaków, wydawano wyłącznie po niemiecku. Ilustrowany przewodnik po Galicji, Bukowinie, Spiszu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim był gotowy pod koniec 1909 roku. Ukazał się drukiem w 1914. Z Szewskiej tylko kilka kroków do rynku. Ratusz, magistrackie pudło z kominem, jak nazywali go lwowianie, to jeden z wielu śladów obecności Austriaków. Ciężki i niezgrabny, postawiony w austriackim stylu koszarowym, nie pasuje do finezyjnych, renesansowych kamienic otaczających plac. Mieszkańcy chętnie porównywali stolicę Galicji do Wiednia. Lwów, który od czasu uzyskania przez Galicję autonomii odzyskał charakter polski i rozwijał się szybko, na początku XX wieku był już prawdziwą metropolią. Mogły zachwycać nowoczesne, pełne przepychu gmachy i kamienice, siedziby władz, szkół, banków i przedstawicielstw dużych firm. Jedną ze wspanialszych budowli był gmach Sejmu Galicyjskiego z charakterystycznym szczytem ozdobionym alegorycznymi rzeźbami, późniejszy Uniwersytet Jana Kazimierza, jedna z najlepszych polskich uczelni, dzisiaj Uniwersytet Iwana Franki. Prawdziwą dumą był główny dworzec kolejowy, zbudowany w 1904 roku z czterema peronami osobowymi krytymi ogromną szklaną halą, poczekalnią i salą restauracyjną ozdobioną freskami. Jak zapewnia przewodnik, był największym i najpiękniejszym dworcem osobowym Galicji. Na początku XX wieku miasto było zelektryfikowane, miało linię telegraficzną, miejską gazownię i wodociągi. Stolica oferowała też prawdziwie wielkomiejskie rozrywki. Teatr, wyścigi konne, elektrycznie oświetloną ślizgawkę czy zawody lekkoatletyczne na boisku Sokoła. Tak jak za czasów Orłowicza, najruchliwsza część miasta to lwowskie Korso, dzisiaj Prospekt Swobody, rozciągające się pomiędzy placem Mickiewicza a teatrem. Szeroki pas zieleni szybko stał się ulubionym salonem Lwowa, miejscem spotkań i przechadzek odbywanych nad brzegiem płynącej tędy Pełtwi. Na początku XIX stulecia koryto rzeki będącej w zasadzie miejskim ściekiem zasklepiono, tworząc bulwar. Na zamykającym go od południa przestronnym placu w 1904 roku wzniesiono pomnik Adama Mickiewicza. Spotykano się tu w rocznicę urodzin poety, by deklamować jego wiersze, a także na manifestacjach. Według współczesnych przewodników to najsłynniejszy plac miasta. Lwowskie Korso i odchodzące od niego ulice uważano za wielkomiejskie centrum, w którym skupiało się życie towarzyskie i ruch handlowy. Tu stały najlepsze we Lwowie hotele. Georges? Hotel Georges, dobrego dnia.
europejski i francuski. Wyposażone w bieżącą wodę, oświetlenie elektryczne, windy i telefony zapewniały, jak głosiły ówczesne reklamy, usługi staranne, ceny umiarkowane, znakomite potrawy i doborowe napoje. Na gości chcących odbyć podróż po mieście przy skwerze czekały jednokonne i dwukonne fiakry i dorożki samochody. W przerwie między spacerami po Corso lwowskie elegantki odwiedzały mieszczące się tu wykwintne cukiernie. Dumą Lwowa były pasaże handlowe zajmujące podwórze między głównymi ulicami. Zaprojektowany w stylu secesyjnym przez Juliana Zachariewicza pasaż Mikolasza, jak podaje przewodnik, uchodził za najelegantszy w mieście. Wejście od ulicy Kopernika prowadziło obok apteki pod gwiazdą, w której pracował Ignacy Łukasiewicz. Dziś trudno znaleźć choćby ślad po dawnych lwowskich pasażach. Przemieszczanie się po mieście tramwajem wydaje się dzisiaj najlepszym sposobem na ominięcie olbrzymich korków. Główne trasy nie zmieniły się od 1894 roku, kiedy na ulicę galicyjskiej stolicy wyruszył tramwaj elektryczny, zastępując tramwaje konne. Lwów jako pierwszy w prowincji i trzeci w Austro-Węgrzech mógł poszczycić się tym nowoczesnym środkiem transportu. Jedynką lub dziewiątką dotrzemy do większości ważnych zabytków Lwowa. Katedra rzymskokatolicka pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, ufundowana przez króla Kazimierza Wielkiego, przez stulecia była jedną z najważniejszych świątyń Rzeczpospolitej. Od 1991 roku ponownie jest siedzibą arcybiskupa łacińskiego. Jak czytamy w przewodniku Orłowicza, dwunastówka w katedrze łacińskiej była punktem zbornym highlife'u lwowskiego, jednym z popularnych zwyczajów towarzyskich miasta. Dziś katedra jest sercem nielicznej już lwowskiej Polonii. Jedyną pozostałością po dawnym przykościelnym cmentarzu jest kaplica Bojmów. Rodzinne mauzoleum założone na początku XVII wieku przez węgierskiego kupca i lekarza Jerzego Bojma zachwyca fasadą w całości pokrytą rzeźbami. Zdaniem Orłowicza to najpiękniejszy pomnik sztuki renesansowej we Lwowie. Inne rzymskokatolickie świątynie, kościół ojców Bernardynów, jezuicki świętych Piotra i Pawła czy Dominikanów, niegdyś duma polskiego Lwowa, dzisiaj służą grekokatolikom, powoli odzyskując dawną świetność. Stojącą u wylotu ulicy Ruskiej prawosławną cerkiew wołoską, czyli uspieńską, Orłowicz uważał za najbardziej stylowy budynek tej części miasta, posiadający najpiękniejszą we Lwowie wieżę, znakomite dzieło renesansu, od nazwiska fundatora nazywaną Korniaktowską. Na skwerze przed cerkwią stoi pomnik Iwana Fedorowa, XVI-wiecznego drukarza wydającego prawosławne księgi liturgiczne. U stóp pomnika lwowscy bukiniści codziennie rozkładają swoje stoiska. Na wzgórzu w zachodniej części miasta monumentalną rokokową bryłą dominuje cerkiew świętego Jura, główna lwowska świątynia grecko-katolicka. W 1991 roku, po trwającej 45 lat przerwie, do znajdującego się naprzeciw katedry pałacu wrócili metropolici lwowscy obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Sylwety kościołów i nazwy ulic Starego Miasta, Ruska, Ormiańska czy Starojewrejska, wskazują położenie najstarszych kwartałów. W pierwszej dekadzie XX wieku Lwów liczył 210 tysięcy mieszkańców, w tym 110 tysięcy Polaków, 60 tysięcy Żydów i 35 tysięcy Rusinów.
Pozostali to Niemcy, Czesi i Rosjanie. Południowo-wschodni kwartał obok muru miejskiego i arsenału zajmowała najstarsza dzielnica żydowska. Tu stała synagoga Złotej Róży, główna bożnica miejska i centrum życia społeczności żydowskiej. W XIX wieku lwowscy Żydzi zajęli także część miasta na zachód od Pełtwi oraz okolice Starego Rynku. Z przedwojennej zabudowy ocalała mniej niż połowa. Najbardziej zniszczone kamienice wyburzono w latach 60. XX wieku. Na tych, które pozostały, widać ślady szyldów i hebrajskich napisów. Niewielki kwartał w północnej części Starego Miasta należał do Ormian. Katedra ormiańska pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, której budowę rozpoczęto w połowie XIV wieku, dziś jest jednym z najcenniejszych lwowskich zabytków. Przylegające do katedry budynki klasztoru benedyktynek ormiańskich, dzwonnica i trzy dziedzińce tworzą niewielki, zamknięty zakątek. Orłowicz poświęca temu zespołowi tylko kilka zdań. Pisząc przewodnik, nie mógł jeszcze widzieć wspaniałej mozaiki projektu Józefa Mehofera, wypełniającej wnętrze kopuły oraz fresków. Malowidła wykonał pod koniec lat 20. XX wieku Jan Henryk Rosen. Na lesistym stoku w południowo-wschodniej części miasta, w dzielnicy Łyczaków, w drugiej połowie XVIII wieku założono nowy cmentarz miejski. Jak pisze Orłowicz, cmentarz łyczakowski to największy i najpiękniejszy cmentarz Galicji. Tutaj spoczywają wybitni artyści, uczeni i wiele lwowskich osobistości. Z nekropolią liczącą dzisiaj ponad 40 hektarów sąsiaduje ważny, szczególnie dla Polaków, cmentarz obrońców Lwowa, bardziej znany jako cmentarz Orląt Lwowskich. Ta druga nazwa upamiętnia młodzież i dzieci ochotniczo broniące miasta przed Ukraińcami w 1918 roku. Po II wojnie światowej cmentarz był wielokrotnie niszczony, a w 1971 roku, kiedy wjechały tam radzieckie czołgi, praktycznie przestał istnieć. Dopiero w roku 2005, po wielu latach odbudowy, został uroczyście otwarty. Ze Lwowem w Galicji mógł konkurować jedynie Kraków. Miasto nie ustępowało galicyjskiej stolicy ilością doskonałych hoteli i restauracji oraz atrakcyjnością rozrywek, a pod względem godnych zobaczenia osobliwości znacznie ją przewyższało. Jak pisał Orłowicz, dawna stolica Polski wybija się na plan pierwszy przy zwiedzaniu Galicji ze względu na liczne zabytki historyczne i artystyczne, piękne budowle kościelne i świeckie, muzea, charakter średniowieczny i odrębną fizjognomię. Kraków, który w czasach rozbiorów cieszył się stosunkowo dużą swobodą, dla mieszkańców zniewolonego kraju był symbolem polskości. Tutaj najpełniej rozwijała się kultura i sztuka narodowa, nauka oraz działalność niepodległościowa, przyciągając Polaków z całej Galicji i z pozostałych zaborów. Dzisiaj Kraków podtrzymuje wielowiekową tradycję kulturalnego i artystycznego centrum regionu, a światowej klasy zabytki ze Starym Miastem i Kazimierzem na czele, muzea oraz barwne życie towarzyskie sprawiają, że stał się turystyczną wizytówką Polski. Zwiedzanie Krakowa Orłowicz polecał rozpocząć od rynku, jak czytamy, najpiękniejszego w Polsce, świadka wielu wydarzeń ważnych dla kraju.
I dzisiaj trudno wyobrazić sobie pobyt w stolicy Małopolski bez spacerów wzdłuż barwnych kramów sukiennic, wizyty w Muzeum Narodowym i chwili refleksji przed wspaniałym tryptykiem Wita Stwosza w Kościele Mariackim. Dla wielu obowiązkowym punktem krakowskiej wycieczki jest wysłuchanie hejnału rozbrzmiewającego z wieży mariackiej, a dla najmłodszych karmienie gołębi. Tramwaje, które na początku XX wieku okrążały płytę rynku, rozjeżdżając się na wszystkie strony miasta, dzisiaj omijają serce Krakowa. Kto nie lubi pieszych wycieczek, w dalszą drogę może się wybrać dorożką albo turystycznym samochodem z wielojęzycznym audioprzewodnikiem. W ten sposób na pewno nie ominie żadnego z najważniejszych krakowskich zabytków i wygodnie dotrze do najświetniejszego z nich – Zamku Królewskiego na Wawelu. Królewska Rezydencja oraz Wawelska Archikatedra kryjąca groby polskich władców i osobistości od wieków są uważane za serce Polski i symbol tożsamości narodowej. Orłowicz uważał wizytę na wzgórzu wawelskim za najważniejszy punkt wycieczki po Krakowie, mimo że zamek opuszczony przez wojska austriackie był dopiero odnawiany, a jego wnętrza niemal zupełnie pozbawione wyposażenia. Po kilkudziesięciu latach prac konserwatorskich udało się przywrócić dawną świetność monarszej rezydencji. Odzyskane wyposażenie stało się trzonem ekspozycji muzealnej. Dzisiaj Wawel jest uznawany za najwspanialszy w Polsce kompleks zamkowo-sakralny i jedno z najważniejszych polskich muzeów. Warto zapuścić się na krakowski Kazimierz. Centralna część dzielnicy, plac Wolnica z charakterystycznym ratuszem, przypomina, że do początku XIX wieku Kazimierz był samodzielnym miastem. Polską część dzielnicy wyróżniały trzy gotyckie kościoły – Bożego Ciała, Świętej Katarzyny i Ojców Paulinów na Skałce. W kwartale żydowskim dominowała synagoga przy Szerokiej, jedna z najstarszych w Galicji. Żydzi modlili się także w siedmiu innych bożnicach. Do Holokaustu krakowski Kazimierz był centrum żydowskim tej części Polski. Po II wojnie światowej dzielnica popadła w ruinę, a próby jej odbudowy i ponownego zagospodarowania podejmowane w latach 60. nie powiodły się. Odbudowa żydowskiego Kazimierza zaczęła się na dobre dopiero kilkanaście lat temu. Dzisiaj ta część miasta jest oblegana przez turystów. Kuszą malownicze zakątki, przytulne kawiarnie, sklepiki z pamiątkami i muzea przybliżające historię i kulturę żydowskiej społeczności Krakowa. Na początku XX wieku Żydzi stanowili prawie 1/10 mieszkańców prowincji. Lwów i Kraków skupiały izraelicką inteligencję, zamożną, wykształconą i postępową. Jednak większość Żydów mieszkała w małych miastach środkowej i wschodniej Galicji, w wielu przeważając nad ludnością polską czy rusińską. Wśród tej żydowskiej biedoty żyjącej z drobnego handlu, rzemiosła i wyszynku przeważali zwolennicy hasydyzmu. Ruch religijno-mistyczny powstały w połowie XVIII wieku na Podolu szybko się rozprzestrzenił wśród ortodoksyjnych Żydów wschodniej Europy. Największe ośrodki hasyckie powstały na Bukowinie i w Galicji. Skupiały się wokół cadyków, charyzmatycznych przywódców duchowych, jak te w Sadogórze koło Czerniowiec, Leżajsku czy Nowym Sączu. Do dzisiaj pobożni Żydzi z całego świata pielgrzymują do grobów cadyków. Muzyka.
W cieniu Krakowa i Lwowa były dziesiątki małych prowincjonalnych miast. Orłowicz zalecał zwiedzać te z bogatą przeszłością i ciekawymi zabytkami. Do najpiękniejszych i najbardziej widzenia godnych wśród mniejszych miast prowincjonalnych Galicji należy Żółkiew, pisał. Miasto założone pod koniec XVI wieku przez hetmana Stanisława Żółkiewskiego później było ulubioną rezydencją króla Jana III Sobieskiego. Z czasów dawnej świetności zachował się rynek otoczony XVII-wiecznymi kamienicami oraz fragmenty murów miejskich z bramami i basztami obronnymi, częściowo odbudowanymi w latach 80. minionego wieku. Mniej szczęścia miał Żółkiewski zamek. Zdewastowany po II wojnie światowej, czeka na remont. Najważniejszym zabytkiem Żółkwi jest kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca. To jedna z najcenniejszych świątyń na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, panteon rodu Żółkiewskich i Sobieskich. Kiedy w 1946 roku Polacy opuścili miasto, kościół zamknięto i zamieniono w magazyn. Najcenniejsze wyposażenie przewieziono do Lwowskiego Muzeum. Od 1989 roku w kościele zwróconym wspólnocie katolickiej trwają prace restauracyjne. Szczątki Żółkiewskich ponownie spoczęły w marmurowych sarkofagach w krypcie pod ołtarzem. Innym interesującym miasteczkiem jest Drohobycz w okręgu lwowskim. Warto je odwiedzić nie tylko ze względu na pamięć o Brunonie Szulcu i jego twórczości. Jest tam drewniana cerkiew świętego Jura z przełomu XV i XVI wieku, zdaniem Orłowicza, najpiękniejsza w Galicji. Wewnątrz zachowały się unikatowe malowidła o dużej wartości artystycznej, pokrywające ściany nawy głównej i kaplicy dobudowanej nad babińcem. Równie cennym zabytkiem jest fara na Drohobyckim rynku, zbudowana w połowie XV wieku. Wielokrotnie niszczona i przebudowywana, zachowała późnogotycki charakter. Znaczna część wyposażenia przepadła po zakończeniu II wojny światowej. Obecni gospodarze, księża rzymskokatoliccy, z wielkim trudem przywracają świątyni dawny blask. Do miasteczek prowincjonalnych Orłowicz zaliczał Przemyśl. Dzisiaj takie przyporządkowanie byłoby krzywdzące. Tysiącletnie miasto nad Sanem, liczące prawie 67 tysięcy mieszkańców, jest znaczącym ośrodkiem kulturalnym, naukowym i turystycznym oraz siedzibą dwóch archidiecezji, rzymskokatolickiej i greckokatolickiej. O bogatej historii miasta położonego na skrzyżowaniu dawnych szlaków handlowych, gdzie ścierały się interesy wschodu i zachodu, świadczą liczne zabytki i cenne zbiory muzealne. Osobliwą atrakcją jest twierdza Przemyśl, zbudowany przez Austriaków system umocnień wojskowych złożony z dwóch pierścieni.
Mniejszy otacza centrum miasta. Większy znajduje się poza jego administracyjnymi granicami. Podczas I wojny światowej twierdza była trzykrotnie atakowana przez armię rosyjską. Po drugim oblężeniu w marcu 1915 roku Austriacy poddali się, wcześniej wysadzając większość fortów, magazynów i dział. Podróżując po Galicji, warto zwiedzić także dawne siedziby rodów magnackich. Dzisiaj do najpiękniejszych w Polsce zalicza się zespół pałacowo-parkowy w Łańcucie. Rezydencja Lubomirskich i Potockich, wybudowana w XVII wieku jako pałac-forteca, w drugiej połowie XVIII stulecia na polecenie Izabeli Czartoryskiej została przekształcona w zespół pałacowo-parkowy. Księżnej zamek zawdzięcza wspaniały park z lipowymi alejami oraz wybitne dzieła sztuki we wnętrzach. Orłowicz opisał zespół jako bardzo bogaty w okazy sztuki, chociaż nieciekawy pod względem architektonicznym. Zapewne widział zamek jeszcze przed generalnym remontem i przebudową zakończoną w 1911 roku. Wtedy powstała większość podziwianych dzisiaj wnętrz oraz neobarokowa elewacja. Do II wojny światowej, kiedy ostatni właściciel musiał opuścić Polskę, chętnie bywali tu dyplomaci i arystokraci, także przedstawiciele rodów królewskich. Zespół pałacowo-parkowy, który, jak informuje przewodnik Orłowicza, można było zwiedzać pod nieobecność właścicieli za zgodą zarządu dóbr, dzisiaj odwiedzają rokrocznie setki tysięcy turystów. Unikatową wartość ma zbiór pojazdów konnych prezentowany w budynkach zamkowej stajni i wozowni. Kopalnia soli w Wieliczce już na początku XX stulecia cieszyła się dużym zainteresowaniem turystów. W Żupie, jednej z największych w świecie, należącej do rządu austriackiego, pracowało ponad 1500 robotników. Zwiedzać można było tylko wyeksploatowane korytarze i komory. Dla turystów przystosowano trzy górne piętra, korytarze oświetlono kagankami, a większe komory ogniami bengalskimi. Dodatkową atrakcją był podziemny bufet z muzyką i sala balowa. Do kopalni zjeżdżało się windą szybem Daniłowicza. W tym samym miejscu zaczyna się dzisiejsza prawie 3-kilometrowa trasa turystyczna. Schodzi krętymi korytarzami na głębokość 135 metrów. Zwiedzanie obejmuje 20 komór z największą i najpiękniejszą kaplicą świętej Kingi. Zakopane, jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku niewielka góralska wieś, na początku XX stulecia stało się największą w Galicji stacją letniskową i centrum ruchu turystycznego. Tu ściągali kuracjusze, by odzyskiwać zdrowie w dobroczynnym klimacie. Jego lecznicze właściwości odkrył dr Tytus Chałubiński. Dzięki jego staraniom w latach 80. XIX wieku Zakopane otrzymało status stacji klimatycznej. Powstawały zakłady hydropatyczne, sanatoria, pensjonaty, a także linia kolejowa łącząca miejscowość z Chabówką i dalej z resztą Galicji. Wtedy na dobre rozpoczęła się moda na Zakopane, trwająca nieprzerwanie do dzisiaj.
Jak pisał Orłowicz, główny urok Zakopanego tkwi w sąsiedztwie Tatr i w wycieczkach w Tatry, które są najwyższą, najpiękniejszą i najbardziej zwiedzaną grupą Karpat. Jednocześnie uprzedzał, wycieczki nastręczają do pokonania pewne trudności techniczne i niebezpieczeństwa i wymagają wprawy turystycznej. Dzięki Towarzystwu Tatrzańskiemu, działającemu od lat 70. XIX wieku, wydawano coraz dokładniejsze mapy, trudniejsze fragmenty tras zabezpieczano klamrami i łańcuchami, budowano schroniska. Pierwsze i przez lata najlepiej urządzone schronisko tatrzańskie założono nad Morskim Okiem. Nocować można było także w szałasach góralskich, ale jak przestrzegał Orłowicz, nie było to ani wygodne, ani tanie, gdyż górale zepsuci przez publiczność za nocleg na ziemi liczyli sobie podobnie jak za noc w schronisku. Na początku XX wieku wyszło z mody chodzenie z przewodnikiem góralem, co jeszcze kilkanaście lat wcześniej było normą wędrówek tatrzańskich. Po górach chodzono teraz samodzielnie, ale niesłabnącą popularnością cieszyły się zbiorowe wycieczki organizowane przez towarzystwa i kluby turystyczne. Już pod koniec XIX stulecia modne stały się także zimowe wycieczki tatrzańskie i narciarstwo zjazdowe. Wytyczone wtedy szlaki o różnym stopniu trudności do dzisiaj służą turystom, a wyprawa z Zakopanego do Morskiego Oka była, jest i zapewne będzie żelaznym punktem zwiedzania najwyższych polskich gór. Do schroniska można było dotrzeć pieszo lub automobilem na 16 osób, który wyruszał codziennie rano z Krupówek. Latem nad Morskim Okiem bywało gwarno jak na jarmarku, a jedną z atrakcji czekających tam na turystów były przejazdy po jeziorze łodzią motorową. Dzisiaj nie do pomyślenia. Bardziej wytrawni turyści wybierali się na Rysy, najlepszy punkt widokowy całych Tatr. Strome podejście od Morskiego Oka wymagało wytrwałości i dużej wprawy. Znacznie łatwiej było zdobyć górę od strony węgierskiej. Zakopane wciąż króluje na turystycznej mapie Polski. Należy zgodzić się z Orłowiczem, który pisał: turysta ma Tatry, dające możliwość urządzania coraz to nowych wycieczek przez lat szereg, stęskniony za gwarem miejskim i życiem kawiarnianym, ma je na Krupówkach. Od połowy XIX wieku Zakopane zaczęło odgrywać przemożną rolę także w polskim ruchu artystycznym i intelektualnym. Na blisko 30 lat stało się jednym z najważniejszych ośrodków kultury polskiej. Tatry i Podhale przyciągały literatów, artystów, działaczy społecznych i uczonych. W podhalańskim budownictwie, języku, folklorze i stroju szukano elementów prastarej kultury polskiej, wolnej od obcych wpływów. Przejawem fascynacji góralszczyzną była podjęta przez Stanisława Witkiewicza próba stworzenia stylu narodowego opartego na budownictwie i zdobnictwie podhalańskim. Kultura podhalańska, pomimo że ulega, co wyraźnie widać, modom, wpływom i masowym potrzebom, zachowuje wyrazistą odrębność przejawiającą się we wciąż żywej gwarze, silnych więziach pokoleniowych, stroju, a także religijności. Odpust w Ludźmierzu gromadzi jeszcze większe tłumy niż za czasów Orłowicza. Do tego najważniejszego sanktuarium Podhala pod figurę Matki Boskiej Ludźmierskiej najwięcej wiernych przybywa w święto Wniebowzięcia Matki Boskiej. Thank you.
Orłowicz zachęcał też do odwiedzania Pienin. W te małe, urokliwe góry wyruszało się z Nowego Targu, wówczas nazywanego przez górali po prostu miastem. Po drodze krótki, ale obowiązkowy przystanek w Dębnie z wyjątkowej urody XV-wiecznym kościołem. Drewniany budynek, jak podaje przewodnik, najpiękniejszy i najtypowszy dla Podhala. Oryginalna polichromia ścian i sufitu malowana jakoby przez zbójników. Dzisiaj, tuż za Dębnem, zaczyna się jezioro Czorsztyńskie. Pierwsze plany regulacji Dunajca, który podczas powodzi niszczył okolice, powstały już w czasach galicyjskich, ale dopiero w latach 70. XX wieku rozpoczęto budowę zapory. Malownicze ruiny Czorsztyńskiej Warowni i zamek w Niedzicy przypominają, że do 1920 roku biegła tędy granica z Węgrami. Niedzica leżała już na węgierskim brzegu. Za najważniejszy punkt wyprawy w Pieniny Orłowicz uważał przejazd łodziami po Dunajcu. Spływ zaczynał się w Czerwonym Klasztorze. Dowiadujemy się z przewodnika. Łodzie, którymi się jedzie Dunajcem, są to wydrążone pnie drzew, wiązane po kilka razem, stosownie do ilości osób, kierowane zawsze przez dwóch górali ze Sromowiec, Szczawnicy, Krościenka lub Słowaków z Lechnicy. Niespełna 10-kilometrową trasę kończącą się w Szczawnicy pokonywano w 1,5 godziny. Kto raz odbył taką wycieczkę, tak wiele zawdzięcza jej romantycznych wrażeń, że często powracać tu będzie, bo nigdzie nic piękniejszego i bardziej malowniczego nie zobaczy, zachwalał autor przewodnika. Minęło prawie 200 lat od uruchomienia spływu, a zainteresowanie nie słabnie. Co roku kilkaset tysięcy osób podziwia malowniczy przełom Dunajca, Trzy Korony i Sokolice z góralskich łodzi. Teraz przystań początkowa znajduje się w Sromowcach-Kątach, a przystanek końcowy przy bulwarze Zyblikiewicza w Szczawnicy. Stąd kilka minut spacerem do centrum uzdrowiska. Szczawnica jest jednym z najpopularniejszych karpackich zdrojowisk. Jej największym atutem podkreślanym w przewodniku jest to, że poza rozrywkami i zabawami daje kuracjuszom ciszę i swobodę, a bezpośrednie sąsiedztwo Pienin i bliskość Tatr przyciąga turystów. Większa część starej zabudowy Szczawnicy pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, kiedy właścicielem wsi był Józef Szalaj. To jemu zdrojowisko zawdzięcza pierwsze łazienki, nowe eleganckie budynki zdrojowe, pensjonaty, parki, a także charakterystyczne godła rodów szczawnickich. W roku 1909 uzdrowisko kupił Adam hrabia Stadnicki i w ciągu kilkunastu lat uczynił ze Szczawnicy ulubiony kurort międzywojennej Polski. Wysiłki Stadnickiego kontynuują dzisiaj jego potomkowie, przywracając miejscowości dawną świetność. Szczawnica znowu nosi piękną i modną suknię. Kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Szczawnicy kwitł inny kurort, bogatszy i wykwintny, Krynica. Na deptaku w czasie koncertów muzyki rojno i gwarno, mnóstwo szykownych pań, przy czym naturalnie na plan pierwszy wybijają się ze swym przysłowiowym szykiem warszawianki, zanotował autor przewodnika, zapewniając, że uzdrowisko frekwencją, ilością will i elegancją przewyższa inne zakłady kąpielowe Galicji. Pod kierunkiem profesora Józefa Dietla i doktora Henryka Ebersa rozwijało się lecznictwo uzdrowiskowe.
Z potwierdzonych przez Dietla leczniczych właściwości krynickich zdrojów kuracjusze mogli korzystać w pijalniach, łazienkach i zakładach hydropatycznych. Krynickie uzdrowisko znała wówczas cała Europa. W tym modnym i elitarnym kurorcie po prostu wypadało bywać. W międzywojniu, okresie prosperity uzdrowiska, powstały nowe łazienki mineralne i dom zdrojowy oraz kolejne wille i zakłady lecznicze. Uzupełnieniem uzdrowiskowej kuracji były spacery po górskich szlakach i uprawianie sportu. To wtedy Krynica stała się znanym ośrodkiem zimowym, z torem saneczkowym, stadionem hokejowym i skocznią narciarską. Współczesna baza sportowa Krynicy to przede wszystkim nowoczesne stacje narciarskie. Najbardziej znana na Jaworzynie Krynickiej szczyci się koleją gondolową i oświetlonymi, sztucznie śnieżonymi trasami zjazdowymi. Dzięki specyficznemu mikroklimatowi można tu jeździć nawet do połowy kwietnia. Krynica. Jak chciał profesor Dietl, wciąż leczy i bawi. Zachodnia Galicja miała Szczawnicę i Krynicę, zaś na wschodzie królował Truskawiec. Sławę uzdrowisku przyniosło źródło naftusia, unikatowe ze względu na zawartość substancji organicznych pochodzenia naftowego. Truskawiecka woda była panaceum na choroby serca, nerek i żołądka. Pierwsze łazienki mineralne wybudowano w latach 20. XIX wieku, a na początku XX stulecia uruchomiono zakład kąpielowy z 8 źródłami oraz nowe łazienki. Z przewodnika dowiadujemy się, w Truskawcu istnieje dworzec gościnny z salą balową, na deptaku czy przy źródłach rano czy po południu przygrywa orkiestra zdrojowa. Nie braknie zabaw z tańcami, koncertów, wycieczek, placów do gry w lawn tenis, kręgielni. Truskawiec porównywano do najlepszych kurortów szwajcarskich czy niemieckich. Na tutejszym deptaku największy gwar panował w niedzielne popołudnie, kiedy do uzdrowiska zjeżdżali zamożni przedsiębiorcy z pobliskiego zagłębia naftowego, Borysławia, Drohobycza i Tustanowic. W okresie międzywojennym Truskawiec był drugim po Krynicy polskim uzdrowiskiem, gościł wiele osobistości świata polityki i sztuki. Po II wojnie światowej kurort dynamicznie się rozwijał. Powstały sanatoria i pensjonaty, niestety większość na miejscu wyburzonych XIX-wiecznych willi. Wybudowane w ostatnich latach nowoczesne hotele sygnalizują, że truskawieckie płuca znowu łapią świeży oddech. Letniska, zakłady lecznicze i kurorty miały także Beskidy Wschodnie. Najchętniej odwiedzano te leżące w Dolinie Prutu, Jaremcze, Tatarów i Worochtę. Zjeżdżali tam letnicy oraz miłośnicy wędrówek po górach. To tutaj, na Prucie, otwierały się bramy wschodnich Karpat. Charakterystyczne wiadukty na linii kolejowej między Kołomyją a Woronienką, ostatnią na tej trasie stacją Galicji, były jak drogowskazy dla podróżnika. Orłowicz, który w swoim przewodniku poświęca wiele miejsca turystyce górskiej, zachwalał piękno krajobrazu i przyrodę Gorganów. Jednak wyprawy w nie polecał jedynie wytrwałym i dobrze przygotowanym piechurom. W tej najdzikszej i odludnej części Karpat Wschodnich nie było szlaków turystycznych, a jedyne schronisko działało na chomiaku.
Za to Czarnochora i Beskidy Huculskie, jak dowiadujemy się z przewodnika, nie przedstawiają żadnych trudności, ścieżki, szałasy, a nawet schroniska liczne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się Huculszczyzna, którą Orłowicz, tak jak wielu ówczesnych krajoznawców i artystów, uważał za teren etnograficzny najciekawszy na ziemiach dawnej Polski. Jak pisał, pas ten ziemi, górzysty i lesisty, zamieszkuje odłam ruskich górali, odrębny od innych strojem, charakterem, wyglądem i zwyczajami. Huculi, nie znający zupełnie rolnictwa, a oddani wyłącznie pasterstwu i wyrębowi oraz spławowi drzewa, wytworzyli zupełnie odrębny sposób życia, podobny do koczowniczego. Huculi, czytamy dalej, odziani w barwne stroje, z fajką lub papierosem w zębach, przedstawiają się na swych konikach, zwanych też Huculami, niezmiernie malowniczo. Na początku XX wieku Huculszczyzna z jej mieszkańcami często przewijała się w twórczości artystów. Trudno uwierzyć, że Werchowina, dawne Żabie, to huculska stolica, jak głosi cytat na tablicy przy wjeździe. Wieś rozrzucona licznymi przysiłkami między Czarnym Czeremoszem a stokami Czarnochory, największa i najbardziej znana miejscowość huculska, dzisiaj straszy betonowymi budynkami z czasów sowieckich. Barwna kultura huculska niknie tu w biedzie i byle jakości. Łatwiej znaleźć ją w Kosowie, dawniej największym ośrodku rękodzieła huculskiego, dzisiaj uważanym za centrum jego odrodzenia. Huculskie wyroby wciąż można kupić na kosowskim bazarze i w licznych sklepikach. Niestety obok wełnianych kilimów i ceramiki, wyrabianych według starych wzorów przez miejscowych, i tutaj wkrada się ukraińska cepeliada. Galicja opisana przez Orłowicza liczyła prawie 80 tysięcy kilometrów kwadratowych. Rozciągała się od niemiecko-polskiej Białej po Chocim leżący w widłach Dniestru i Zbrucza. Na południu wcinała się między Bukowinę a węgierski Siedmiogród. Północną granicę wyznaczała Wisła na wysokości Sandomierza i Zawichostu. Polacy przeważali w powiatach zachodniej Galicji. Na wschodzie dominowała ludność rusińska, przeważnie chłopi. To w atmosferze XIX-wiecznej swobody, pozwalającej na rozwijanie kultury i języków narodowych, ukształtowała się myśl polityczna i tożsamość społeczności ukraińskiej. Oddzielenie ukraińskiej i polskiej części Galicji, postulowane już pod koniec XVIII wieku, nastąpiło po upadku monarchii Habsburgów. Polsko-ukraińskie walki o Lwów i wschodnią Galicję trwały do lata 1919 roku. Ostatecznie niepodległe państwo ukraińskie proklamowano 24 sierpnia 1991 roku.
Dzisiaj młody naród z dumą prezentuje swoje symbole i kulturę. W 1914 roku, kiedy ukazał się przewodnik, do podróżowania po Galicji paszport potrzebny był tylko przybyszom z Rosji. Wszędzie wystarczał język polski, urzędowy język prowincji. Jedynie w Białej przewagę miał niemiecki, a we wsiach we wschodniej części kraju przydawała się znajomość języka ruskiego. Najszybciej podróżowało się koleją, choć nie zawsze wygodnie. Tylko kilka linii miało pociągi pośpieszne, wagony restauracyjne i sypialne. Podróżny jadący gościńcem znany był na fiakry albo wózki pocztowe, najczęściej stare i brudne bryczki albo powoziki. Literatura turystyczna i mapy wciąż należały do rzadkości, a znakowanie górskich szlaków dopiero rozpoczynano. Może dlatego podróżowanie nie było wtedy tak powszechne jak dzisiaj.